strażacy po burzach, właśnie. Uszkodziła bocznę, zerwała dachy. To rekordowy rok pod względem liczby zachorowań na borelioza, alarmuje tarnowski sanepid. Ponad 1100 km od więzienia złapano ostatniego z więźniów, którzy zbiegli z zakładu karnego na północy stanu Alabama. Michał Przerwa, zapraszam. Setki połamanych drzew, zerwane dachy i energetyczne oraz liczne podtopienia to skutki nawałnic, jakie przeszły w nocy w północno-zachodniej Polsce. Około 35 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu. Dziś w całym kraju strażacy interweniowali blisko 600 razy. Najwięcej szkód burze wyrządziły w województwie wielkopolskim. Tylko tu strażacy interweniowali prawie 360 razy, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Wiatr spowodował, że zostało połamanych i powalonych setki drzew, które w wielu przypadkach tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. W kilkudziesięciu przypadkach w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim silna wichura uszkodziła bądź też zerwała dachy. Wichura w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim pozbawiła prądu kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych, dodaje starszy brygadier Paweł Frontczak. Dziś przed południem około 35 tysięcy odbiorców energii elektrycznej pozbawionych jest dostaw. Między innymi 23 tysiące w województwie wielkopolskim, a także 12 tysięcy w województwie kujawsko-pomorskim. Dziś zgodnie z zapowiedziami synoptyków burze mogą wystąpić w północnej i centralnej Polsce. Wysoka temperatura bywa uciążliwa, nawet groźna, szczególnie dla dzieci, seniorów i osób z chorobami układu krążenia. Co jednak sposoby, by zmniejszyć ryzyko udaru czy przegrzania? Tematem zajmuje się reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Fasącznik. Jak radzić sobie z upałami? To jest najpopularniejsze pytanie w ostatnich dniach. Nie wiem. Na szczęście są eksperci, tacy jak profesor Andrzej Zieliński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, który radzi, żeby w czasie, gdy temperatura przekracza 30 stopni, każdy pamiętał o kilku podstawowych zasadach. Mam wrażenie, że zrobiłem już swoje. Należy mi się czas bez ciągu.
zadawać, natomiast unikaj nam taką stałym się bezpośrednim dostępem do rozwoju. Następnym elementem, który miał wpływ na moją decyzję, była wiadomość, że dowódca Armii Krajowej przybył wraz ze ścisłym sztabem z Poli na Stare Miasto i kwaterę je w szkole na Marokowie. I w końcu, po moim ułożeniu, kiedy się wydarzyło 6 sierpnia przed wieczorem, zmusiło mnie do całkowitego zaniechania wykonania rozkazu dowódcy Okręgu i działania myśli ustalonych i wytycznych, to jest do jak najbliższej ochrony Anny Romanowi. I później było dla mnie jasne, że Niemcy nie wydobarły się jedną z dwiema wózkami prowadzącymi z Poli na most Krwecki, lecz prowadzą natarcie w szerokim pasie całej dzielnicy Stanów, z wyraźnym zamiarem uzyskania szerokiego dostępu do Wisły od Moskwy i Kraju do Rosji Krwecki. Nie mogąc przełamać naszej obrony, Niemcy wrócili od 19 sierpnia do koncentrycznego natarcia. Wszystkie rozporządzalne siły ogniowe, ale stanówki nie zdobyli. Uścigli ją w nocy z 1 września. Nabrali troski z dowódcą Okręgu, a wziąć udział w walce Maryja Puszczają, a że Jantar. W czasie tych ciężkich i kapałów walk o stanówkę Niemcy prowadzili 50 lat w Warszawie. Nie wiem dlaczego. Wojny o charakterze grążące. Wiadomo obecnie, że w kraju 9 sierpnia do obrona stanówki nie dokonywała. Generał Pachnik donosił, że dowódcy 9 Armii Niemieckiej przy jego oddziale poniosły taki obraz, takiej podtrzymania posiłku nie będzie prowadzić skutecznej akcji przeciwko następnej Warszawy. Jakby nie mogę się powiedzieć, nie taka jest decyzja na dowództwo Armii Krajowej oraz niektóre dowódcy pracy w Poznaniu Warszawskim, że przez tak odczyku i na to obronę stanów powstanie zdarzyło się aż do 63. A my nie możemy tutaj prowadzić. Nie ma w tym miejscu teraz wspólnych krajów. To wysiłek zespołowy wszystkich żołnierzy stanów. Mężczyzn, kobiet, harcerzy, żadnej matki Wąskiej, bo Warta Gałązka jest świadkiem Jehowy. Mam nadzieję, że jeszcze że jest, skoro u niej te same piramki piszą wciąż. Te same piramki piszą wciąż na dowodzie. Na przeciwko wiem. Także proszę wycinać jak wstyda, przepowiadam jak wstyda. Mam zapisane. Polityki, chociaż zaczynają się chyba wakacje, na kolory dyplomatycznego dość. Na cegle, nawet na ścianie. Faraonów, piramidów, także proszę Państwa, zapraszam do Arkologii, jak wstyda, mam rysy pił. Jestem w protoplastku Waszej Różnej Krwi Ciemnej Matki Boskiej, która też ma rysy pił. Kurt Waszej Matki Boskiej wziął się w roku 1531 naszej ery. Chociaż też nie do końca, bo politycy... Była Semiramida Babilońska, Artemida Efeska, Diana Efeska. Tego było bardzo dużo. Zawsze musiała być matka Trygajzyka, stoję w Muzeum Narodowym z dziecięcym Horusem na rękach. To jest Bachowia, Bachowia. Poza tym jest jeszcze Sety, Wiesław Przybyłowicz, którego przepędziła na Wisłę, bo Lisa Szumar powiedziała, a po co ci ten pijak taki, jak wrzut na dupie? No i może i nawet nie posłuchałam tej dyskusji chyba głównej, które nie wiadomo, czy kiedy to urodzi. Także szybre, proszę Państwa, jak taki jest kwotem, to jest parabola, to jest to, trzeba wiedzieć, co się czyta, aby umieć to zrobić. Tak samo ja tutaj nadaję. Przedstawiciele ruchu Kukiz 15, bo nie chcieliby powołania komisji sejmowej, która miałaby się zająć, komisji śledczej, która miałaby się zająć wyłudzeniami VAT-u w czasach rządów PO-PSL, także nie wszyscy będą mogli odpoczywać, a jeśli chodzi o jesień, to będzie ważny moment. No tak, jeszcze można dodać, że posłowie Platformy Obywatelskiej nie odpoczywają na plaży, tylko agitują na plaży, tak krótko mówiąc. Natomiast
cytrynu po Jarosławie Kaczyńskim. No obecnie troszeczkę sytuacja wygląda inaczej, bo taka taktyka, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w polityce Zbigniewa Ziobry, znaczy raczej poszedł w kierunku tego, żeby gromadzić swoją ekipę w oddzielnej partii, która programowo tak na dobrą sprawę niczym się nie różni od Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak zawsze jest oddzielną partią i w razie czego można by coś innego tutaj pokombinować. No a właśnie, nie wiadomo, czy prezydent Duda utrzyma się na swoim urzędzie, bo musi mieć takie poparcie Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, co się będzie działo przez najbliższe 3 lata. Może i swego czasu aktualny prezydent był podwładnym aktualnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ale teraz Andrzej Duda jest prezydentem Rzeczypospolitej, a biorąc pod uwagę to, co mówi aktualny minister sprawiedliwości, prokurator generalny, to mam wrażenie, jakby o tym minister Ziobro zapomniał. Z jednej strony tak, ale u nas nie wytworzyła się jakaś tradycja takiego poszacunego urzędu. Tak, ogromnego poważania dla urzędu prezydenta. Ja nie mówię, że to jest do końca złe, czy że to jest coś nienaturalnego, bo tak na dobrą sprawę wszędzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydent jest pełnią władzy wykonawczej, też jest atakowany i też w tej chwili występują bardzo duże spięcia w obozie, powiedzmy tym republikańskim obecnym. No ale wracając nad Wisłę, no, nie chciałbym tutaj jakoś tak oceniać tego tak całkowicie negatywnie, abstrahując od tego, że uważam, że w tym sporze jednak prezydent ma rację, ponieważ no, ceną wolności jest wieczne czuwanie, a danie takich kompetencji, jakie te ustawy dawały ministrowi sprawiedliwości, i tu już nie wnikam, czy nazywałby się Ziobro, Budka, Gaciuk, Pichowicz, czy jakkolwiek inne, byłoby to rzeczywiście zagrożeniem dla
służba nie będzie wyręczała innych służb, na przykład wykorzystując uprawnienia, których inne służby nie będą potrzebowały. No chociażby właśnie tych informacji nie będzie musiała przekazywać do prokuratury. Obecnie, jeżeli policja pozyskuje jakieś informacje, no to one muszą później zostać w jakiś sposób przekazane po to, żeby mogły w jakimś śledztwie dopomóc, prawda? A tutaj nie mamy tak naprawdę sytuacji śledztwa, bo chodzi tak naprawdę o to, żeby zapobiec, a nie leczyć później, co oczywiście jest też bardzo ważne, no ale jest pytanie, czy w momencie, kiedy podlegało nawet takiej, powiedzmy, w momencie, kiedy i tak mamy tak naprawdę jeden obóz mający większość w parlamencie i kierujący Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji taką spokojną i lekką kontrolę, no to jednak nie będzie podlegało kontroli Komisji do Spraw Służb Specjalnych. I na pewno do tego tematu jeszcze będziemy wracali, a jeśli chodzi o aktualne wydarzenie polityczne czy około polityczne, Sąd Najwyższy zawiesił sprawę Mariusza Kamińskiego, dziś koordynator służb specjalnych, może spać się spokojnie, jego sprawa nie wróci na wakandę, przynajmniej do czasu, aż w jego sprawie jego ułaskawienia przez prezydenta wypowie się Trybunał Konstytucyjny, czyli najwcześniej po wakacjach. Spodziewał się pan takiego rozwiązania? Powiem szczerze, że raczej obstawiałem, że do niego nie dojdzie, ale też nie byłem w jakiś sposób, nie uważałem, że to jest oczywiste, że taka linijna decyzja zapadnie. No też podkreślam, że nie jestem prawnikiem, więc mi trudno tutaj jest jakby jakąś wykładnię i oceniać, czy ta decyzja była słuszna, czy nie. Zwłaszcza, że też prawnicy mają w tej kwestii bardzo rozbieżne opinie. Na pewno Sąd Najwyższy zabił ćwieka opozycji tą decyzją bez względu na naszą ocenę merytoryczną tego orzeczenia. No bo do tej pory broniono niezawisłości, a tutaj Sąd Najwyższy podjął wydał niezawisłe orzeczenie, które nie było po myśli opozycji i teraz tą żabę trzeba zjeść albo z pokorą, albo z kalizmem, tak? No opozycja, a przynajmniej jej część na plaży w sprawach politycznych, to ma sens? No na pewno w jakiejś mierze tak, z racji na to, że to jest jedna z, znaczy, oczywiście z punktu widzenia danej partii politycznej, tak? Czy ja bym chciał spotkać polityka na plaży, swoją rodziną. Pewnie przypadkowo mógłbym powiedzieć dzień dobry, ale gdybym spotkał taki boisko piłki plażowej do przeciągania liny, to raczej pomyślałbym sobie, że nie po to tutaj przyjechałem. Ale z drugiej strony być atrakcją, na przykład człowiek znany z telewizji pojawia się nagle w Targówku albo tak, w Władysławowie. Tak, to jest możliwe, przy czym zastanawiam się, czy politycy w takiej sytuacji nie powinni pójść trochę dalej, na przykład zagrać w siatkówkę z ministrem Budką. To byłoby ciekawsze niż rozmowa na temat Sądu Najwyższego. Stefan Zakowski, Nowa Konfederacja, Tygodnik do Rzeczy i jeszcze przez kilka tygodni Radio Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wielki powrót do szkoły w Lidlu na Bajkowo, proszę Państwa, pożyczkowe firmy, banki oszustystyczne były i po bankach, proszę Państwa. Niech Ziobro się na poważnie zainteresuje.